Dla wielu z nas mleko było pierwszym i przez długi czas najpopularniejszym napojem, którym raczyliśmy się w przeciągu pierwszych miesięcy życia. Później, im starsi się stawaliśmy, tym częściej dostawaliśmy kociokwiku, gdy docierały do nas wątpliwości, czy mleko pić warto, czy raczej więcej w nim szkody niż pożytku. Wszak z jednej strony pewnie do każdego zdołała dotrzeć akcja "Pij mleko, będziesz wielki", z drugiej nie trudno usłyszeć o tym, że człowiek nie trawi laktozy lub że mleko uczula. To jak z tym mlekiem w końcu jest? Pić, bo zdrowe, czy nie pić, bo szkodzi? Sprawdźmy to. Na początku zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej. Co się w mleku znajduje? Na ruszt weźmiemy sobie mleko krowie, bo jest najpopularniejsze, a pod lupę weźmiemy egzemplarz o zawartości tłuszczu na poziomie 3,2%. A zatem, poza wspomnianym już tłuszczem, około 88% takiego mleka stanowi woda, 3,1% białko, 4,6% to cukier mleczny, czyli laktoza, a 1% składniki mineralne i witaminy. Jakie? Przede wszystkim mleko jest znakomitym źródłem wapnia, ale również potasu, fosforu, magnezu czy cynku. Znajdziemy w nim też witaminy A, D i E oraz cały zestaw z grupy B. Im więcej tłuszczu, tym większa zawartość witamin, warto więc zastanowić się kilkanaście razy, zanim zdecydujemy się na mleko tłuszczone, bo wówczas zasadne staje się pytanie, po co takie mleko w ogóle w siebie wlewać. Z drugiej strony, jeżeli 3% tłuszczu to dla Ciebie za dużo, to odpuść sobie picie mleka wieloryba, bo ono zawiera aż 50% tłuszczu. Wspomnieliśmy już sobie o zawartym w mleku wapniu, a wspomnieliśmy o tym nie przypadkiem, bo jednym z naczelnych argumentów za piciem mleka jest to, że dzięki jego spożyciu stawiamy poważny krok w walce o zdrowy kościec. W czym tkwi sekret? Między innymi w tym, że towarzystwo fosforu powoduje, że wapń zawarty w tej białej ambrozji jest bardzo dobrze przyswajalny. Już jedna szklanka zapewnia 60% dobowego zapotrzebowania na ten składnik. Badania wykazały, że jedna szklanka mleka zawiera tyle wapnia, co 12 porcji produktów zbożowych z pełnego ziarna, 10 filiżanek liści szpinaku i 6 porcji roślin strączkowych. Swoją drogą, filiżanka liści szpinaku to dosyć osobliwa miara, prawda? A co z tą laktozą? Na początku wyjaśnijmy sobie, że laktoza to taki dwucukier składający się z glukozy i galaktozy i aby ją strawić, organizm musi mieć zdolność do rozkładania go na cukry proste. Do tego potrzebny jest enzym zwany laktazą. Noworodki mają go najwięcej, z wiekiem jego ilość w organizmie spada. Chociaż szacunki wskazują, że nietolerancja na laktozę na świecie oscyluje u około 80%, to jednak jako Europejczycy mamy niebywałe szczęście, bo w naszym regionie świata te wartości są znacznie niższe, a w Polsce oscylują na poziomie 25%, czyli 3 na 4 Polaków może bez obaw gasić pragnienie mlekiem. Pozostali nieszczęśnicy po szklaneczce kakao będą zapewne odczuwać biegunkę, wzdęcia czy uczucie przelewania w brzuchu. Objawy te mogą towarzyszyć również około 50 milionom Amerykanów, pewnie zachęconych przez rekomendacje Departamentu Rolnictwa, aby wypijać dziennie 3 szklaneczki mleka. Są też głosy, że mleko jest świetnym orężem do walki z rakiem. Tematowi przyjrzeli się norwescy naukowcy i ich badania faktycznie potwierdziły, że zawarty w mleku sprzężony kwas linolowy wpływa na zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych raka piersi, jelita grubego, płuc i pierwotnego raka wątroby. Szkoda, że na razie jego działanie potwierdzono tylko u zwierząt, ale kto wie, może to dobry początek. Z kolei badania na Tajwanie udowodniły, że zawarte w mleku składniki niszczą komórki raka żołądka. Inne światło rzucają badacze z Harvard School of Medicine, ponieważ ich prace wskazują, że spożycie ponad 7 szklanek mleka dziennie może wpływać na rozwój raka jajnika i prostaty. Dla pełniejszego obrazu pod kątem oceny mleka trzeba wziąć też pod uwagę jeszcze jeden aspekt, ale dotyczący warunków, w jakich jest ono pozyskiwane od krów. Mianowicie, producenci dwoją się i troją, by mleka można było z krowy wydoić jak najwięcej, a z drugiej strony by dało się to robić jak najczęściej. Jedną z metod jest stymulacja wymion, która pozwala te cele osiągać,
Jednak pozyskiwany w ten sposób płyn jest daleki od bogactwa w składniki odżywcze. Za to można znaleźć w nim nawet 400 milionów ciałek ropnych wydzielanych przy zapaleniu gruczoła mlecznego. Przedstawione przeze mnie zagadnienia nie przynoszą nam jednak jednoznacznej rekomendacji, czy mleko pić, czy raczej starać się jego unikać. Jak widać, nic nie jest czarne ani białe, nawet mleko. Niemniej, mimo tego klaruje się perspektywa, że klucz tkwi w spożywanych ilościach oraz pochodzeniu mleka. Między bajki należy natomiast włożyć argument przeciwko jego spożywaniu, mówiący o tym, że ludzie nie powinni pić mleka innych ssaków, bo w przyrodzie taka sytuacja nie występuje. No brawo. Podziwiam ten przejaw błyskotliwej argumentacji, dla przeciwwagi jedynie wspominając, że inne ssaki również nie chodzą na piwo, nie lepią pierogów na święta i nie potrzebują pomocy innych ssaków, by dostać się do morskiego oka. Inne ssaki nie subskrybują również tego kanału YouTube'owego, więc nie bądź jak one, dołącz do subskrypcji i bądź na bieżąco z kolejnymi materiałami. To tyle na dziś, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!